Nieco ponad 25 ton asfaltu. Tyle mieści się na naczepę przystosowaną do transportu tego materiału. Z takiej ilości, w zależności od szerokości rozkładanego asfaltowego dywanu, powstaje około 60 metrów bieżących nowej, gładkiej jak stół, powierzchni ulicy. Żeby tak się stało, wcześniej trzeba było usunąć starą, zwykle spękaną i zdegradowaną warstwę oraz poprawić krawężniki. To recepta na najszybszy i stosunkowo niedrogi remont ulicy. Robi się tak tam, gdzie nie ma potrzeby wymiany warstw oraz infrastruktury schowanych pod wierzchnim asfaltem. Przez najbliższe 5 lat Kraków na tego typu remonty wyda ponad 180 milionów złotych. Do 2026 roku nowy asfalt dostanie 217 ulic. Będą to albo całe ulice, albo najbardziej zniszczone fragmenty. W każdej dzielnicy znajdzie się kilka, a nawet kilkadziesiąt ulic, które przejdą remont metodą nakładkową. Pełna lista do znalezienia na stronie internetowej zdmk.krakow.pl. Na pierwszy ogień pójdą te najbardziej zużyte. Do tej pory na remont tak zwaną metodą nakładkową miasto wydało ponad 193 miliony złotych. Począwszy od 2014 roku było to po kilkadziesiąt ulic rocznie. Rekordowy jest obecny z liczbą nieco ponad 60. Do końca roku zostało do wyasfaltowania jeszcze kilka ulic. Tu akurat remont nakładkowy na ulicy Grębałowskiej.